Witajcie moi kochani, a z tej strony mówi Aneta Hunter na moim kanale Aneta Bro. Dzisiejszym gościem specjalnym będzie moja kochana Kasia Gałazin. Jest to mama, żona, kobieta sukcesu, kobieta, która naprawdę bardzo dużo osiągnęła, pracując sama nad własnym rozwojem. Także z nami się troszeczkę podzieli swoimi informacjami, podzieli nam się swoją troszeczkę historią. Także jestem bardzo zadowolona. Znam praktycznie Kasię już jakiś rok czasu, także muszę powiedzieć, jest niesamowitą kobietą. Uwielbiam ją słuchać, uwielbiam ją oglądać. Ma naprawdę cudowne podejście do życia, do ludzi, do człowieka i umie wspierać naprawdę osoby. Co dzisiaj będziemy robić, co dzisiaj będziemy właściwie rozmawiać na moim kanale, to jest tak naprawdę właściwie mój pierwszy odcinek podcastu, który będę przeprowadzać z interwiu, tak jak mówiłam, z moją Kasią cudowną Gałazin. Kochanie, o czym my zaczniemy mówić i rozmawiać? Czyli jest to problem dzisiejszego, bym powiedziała, społeczeństwa, problem kobiet. Ja bym powiedziała, że jakieś 80-90% kobiet na dzień dzisiejszy ma dużo problemów związanych ze zmęczeniem, z niskim poziomem energii, takie mają bardzo negatywne nastawienie do życia, nie umieją tak naprawdę marzyć, nie wiedzą, co ze sobą zrobić. No i oczywiście są tak zakupione bardzo, tak jak mówiłam, że mało energii. Zagubione są w tym życiu. A jak ja Ciebie obserwuję tak naprawdę i tak się zastanawiam, skąd Ty kobieto bierzesz tyle energii, tyle sił, tyle emocji, tyle pozytywnego źródła, że tak naprawdę co Ty takiego robisz? Czym Ty naprawdę tak się zajmujesz? Co Ci sprawia tyle radości i chęci do życia, że Ty tak naprawdę jesteś na tym, na tych social media i dzielisz się i wspierasz, takie piękne, cudowne posty piszesz. Kochana, co takiego robisz, że daje Ci tak dużo energii i siły? No powiedz. Okej, Anetko, wiesz co, ale zanim Ci odpowiem na to pytanie, chciałabym pozdrowić wszystkich tutaj nas oglądających, podziękować Tobie za zaproszenie mnie na swój kanał. Jest to dla mnie zaszczyt, że ja jako pierwsza mogę tutaj być z Tobą i mogę z Tobą rozmawiać i wiesz co, ja nawet nie sądziłam, że my już się znamy rok czasu, jak ten czas biegnie po prostu nieubłaganie. Wydawało mi się, że nie wiem. No Anetka, rok czasu bardzo, ja nie wiem, bardzo długo mam wrażenie. Tak, bardzo długo. I gdzie żeśmy poznali w ogóle na Facebooku, mnie bardzo zainteresowała Twoja osoba, właśnie Twoja energia, Twoja pozytywność, uwielbiam Ciebie, kochana. Ja nawet, no widzisz, dziękuję Ci ślicznie z całego serca. Anetko, wiesz co, w ogóle to dziękuję Ci za piękne przedstawienie mojej osoby. Jestem Ci dozgodnie wdzięczna i tak samo jestem szczęśliwa, że jesteś w gronie moich znajomych i że mam możliwość rozmawiania z Tobą, ponieważ ta Twoja pozytywna energia, to jaką jesteś wspaniałą, otwartą osobą, także udziela się mi, wiesz, w takim codziennym życiu. Jesteś wspaniałą osobą, mentorką, trenerką. No ja nie wiem, mogłabym tutaj o Tobie bardzo dużo mówić, ale na razie skupię się na Twoim pytaniu, żeby nie odbiegać zbytnio i muszę sobie przypomnieć, jakie było. Aha, co robię, że mam tak, że mam tyle energii i dlaczego tak jest, że kobiety w dzisiejszych czasach przestają marzyć i właśnie przestają dążyć do swoich celi. Muszę tobie powiedzieć, Anetko, że wydaje mi się, ja to wszystko opowiem z własnego punktu widzenia i na podstawie mojego życia, to jak u mnie to wszystko wyglądało. To, że my tracimy wiarę w siebie, to, że my przestajemy marzyć, wydaje mi się, jest skutkiem codziennego życia. Tego, że wiesz, kończymy szkołę, potem idziemy do pracy, mamy dzieci, dom, rodzinę i w tym takim codziennym życiu, życiu pełnym obowiązków, problemów przeróżnych, zapominamy o sobie, zapominamy o tym, że warto jest zrobić coś dla siebie, bo z reguły to jest tak, że my kobiety mamy tendencję do tego, że martwimy się i troszczymy się o wszystkich wkoło, a siebie zostawiamy na szarym końcu. Jeżeli chodzi o moją osobę,
I o to, że teraz jestem aktywna, tak jestem, jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, ponieważ w moim życiu ja miałam takie etapy, wiesz, były wzloty i upadki, wzloty i upadki. Teraz mam wrażenie, że troszkę jestem tutaj, jestem na wzlocie, ponieważ wiele, wiele lat temu byłam tak samo aktywna jak teraz, tylko że ta aktywność moja była zupełnie inna. Ja kiedyś po prostu ćwiczyłam, zdrowo się odżywiałam, miałam swoje cele. Ja do tych celi, słuchaj, dążyłam. Ja wiedziałam, po co ja to robię, ja miałam rozpisany swój cel i działałam. Szłam, wiesz, do przodu. W momencie, kiedy osiągnęłam swój wymarzony cel, nie wiem kiedy, nie wiem jak, wróciłam, obsiadłam i powoli zaczęłam wracać do starych nawyków. Do tego, że przestałam ćwiczyć, przestałam zwracać uwagę na to, co jem i bardzo, wiesz, tak w wolnym, tak w takim procesie, w takim dość krótkim czasie zaczęłam się zmieniać. I przyszedł taki okres w moim życiu, gdzie zmieniłam pracę swoją, bo przez lata prowadziłam własną działalność gospodarczą, potem z mężem do dnia dzisiejszego prowadzimy firmę Construction. No i ja zajęłam się, wiesz, papierami, pracowałam tutaj akurat z tego ofisu, nauczyłam się wielu takich programów, które były dla mnie skomplikowane. No i wykonywałam tę pracę, bo wiedziałam, że to jest przyszłość, że to jest biznes rodzinny. Jednak, wiesz, pomimo tego, że ta praca przynosiła i przynosi nadal dochody dobre, to ja zrozumiałam, że ja nic nie robię dla siebie. Ja po prostu tak jakbym całkowicie się zatraciła. Stara Kaśka kiedyś, która była aktywna, szczęśliwa, która kochała ludzi, po prostu zmieniła się na takiego odludka. Zupełnie inna osoba. Tak jak patrzę na siebie, tak wiesz, wstecz z perspektywy czasu. I zrozumiałam to, że ja nie chcę w wieku 40 lat siedzieć i czekać na emeryturę. Ja miałam takie wrażenie, ja tutaj czułam wewnątrz mnie, że ja pragnę zrobić coś dla siebie. Ja pragnęłam zmiany, ale ja nie wiedziałam od czego zacząć, nie wiedziałam dlaczego tak się czuję. Aż zrozumiałam, że żeby cokolwiek zmienić w swoim życiu, ja nie mogę obwiniać wszystkich w koło. Wiesz, ja jeszcze kiedyś miałam taką tendencję, że jak mi coś nie odpowiadało, to ja fajnie zrzucałam winę na innych, ja chciałam wszystkich zmieniać, nie podobało mi się, jak robi ten, tamten, czy ta moja córka, aż doszłam do takiego momentu, gdzie zrozumiałam, że jeżeli chcę zmienić coś w swoim życiu, muszę zacząć od siebie. I zaczęłam pracować nad sobą i takim sposobem trafiłam na rozwój osobisty. Trafiłam na wspaniałą firmę, w której tutaj tworzymy tym samym taką piękną grupę kobiet, które się wspierają, rozwijają, które sobie nie podcinają skrzydeł, a dmuchają w te skrzydła. Tak więc moją taką, może być moim takim rozwiązaniem i poradą dla tych wszystkich osób, dla tych kobiet, które gdzieś się zagubiły, jest to, aby pomyślały nad swoimi marzeniami, aby rozpisały sobie to, o czym pragną. I jeżeli sobie rozpiszą, niech sobie obok tego, co pragną, napiszą sobie, dlaczego chcą to zrobić. Bo te dlaczego w tych momentach, kiedy będą miały właśnie te upadki, będzie je wznosiło do góry. Bo jeżeli ktoś zaczyna robić coś w swoim życiu, postanawia jakieś zmiany, a nie zastanowi się, dlaczego to dla niego jest, dla niej jest takie ważne, to w momencie upadku, takich gorszych dni, a każdy ma te gorsze dni i one zawsze będą, po prostu odpuszczą i wrócą do starych nawyków, tak jak ja kiedyś wróciłam. Tak więc pokrótce, to jest moja odpowiedź na twoje pytanie. Nie wiem, czy wystarczająco. Okej, zaraz będziemy dalej. Powiedz mi, czy coś wpłynęło na to, co takiego wpłynęło na ciebie, że ty zaczęłaś jednak wprowadzać te zmiany, zaczęłaś zmieniać siebie, bo jednak coś musi czasami się w człowieka życiu wydarzyć, żebyśmy coś zaczęli zmieniać. Bo ty tak jak mówisz, że nie... Wiesz co? Wiem, Anetko. Odizolowanie od ludzi. Mam tutaj bliskich takich przyjaciół wokół siebie, którzy po jakimś czasie, wiesz, no ludzie mnie znają, zaczęli sami do mnie mówić, że Kaśka, coś z tobą jest nie tak. Byłaś kiedyś inna, byłaś bardziej radosna. I ja po prostu zaczęłam się zastanawiać, co jest ze mną nie tak. Też wiesz,
konflikty rodzinne, sprawy takie, wiesz, jak człowiek, jak kobieta jest nieszczęśliwa, to po prostu wyżywa się na wszystkich w koło. I tak jak powiedziałam wcześniej, szukasz i obarczasz winą wszystkich innych, aż potem, jak trafiłam na rozwój osobisty, wiele jeszcze innych czynników wpłynęło na to, że zaczęłam się zmieniać w moim życiu, zrozumiałam właśnie, że przyszedł czas zmienić siebie. I wiesz, Sanetka było przepiękne w tym procesie i co nadal jest, że w momencie, kiedy ja zaczęłam się zmieniać, to przy mnie wszyscy, którzy byli wokół mnie, sami zaczęli też się zmieniać na lepsze. Czyli wiesz, jak my się zmieniamy, naprawdę, jak my się zmieniamy, wszystko i wszyscy koło nas też zmieniają się na lepsze. Wtedy jesteśmy bardziej szczęśliwe, otwarte. Ja pamiętam, że wiesz, już jak weszłam na tą drogę rozwoju osobistego, to nawet moja córka mi powiedziała: mama, ty przestałaś krzyczeć, ty nie jesteś już taka nerwowa. Dlaczego, Anetka? Bo ja znalazłam pasję. Ja w końcu zajęłam się tym, co ja pragnęłam robić. Po prostu zajęłam swoją głowę czymś, co mi sprawia radość, a nie, że muszę coś robić na siłę. To jest właśnie takie rozwiązanie na to wszystko. Pięknie. I teraz na przykład, czy możesz nam zdradzić tajemnicę dla wielu kobiet, które na pewno będą słuchać nas i będą tutaj razem z nami i są razem z nami. I od czego to się zaczęło? Powiedz mi, jak zaczęłaś wprowadzać te swoje w ogóle zmiany? Jeżeli pamiętasz, jakie to były zmiany, które zaczęłaś wprowadzać i zaczęłaś widzieć postępy, lepsze samopoczucie? Bardzo dobre pytanie. Widzisz, nie powiedziałaś mi, co będziesz się mnie pytała, więc muszę teraz tutaj wejść głęboko i tu, i tu. Niespodzianka, przepraszam, z góry. Dobrze, uwielbiam, dobrze, bo to wiesz, z serca pójdzie taka odpowiedź. Jakie zmiany? Wiesz co, na pewno bardzo mi pomogło planowanie dnia. Ja najpierw, to ja tak szczerze, musiałam sobie rozpisać, napisać, co ja bym chciała. Potem było tak, że ja dużo rzeczy chciałam, ale ja na te rzeczy w ogóle czasu nie miałam. To znaczy, ja miałam czas, ale ten mój czas wykorzystywałam na jakieś pierdoły, za przeproszeniem. Wiesz, dopóki nie miałam planu działania, dopóki nie robiłam sobie grafiku dnia, faktycznie tak do godziny, że tam dajmy na to wstanę, pomedytuję, potem pójdę na spacer, poćwiczę, no cokolwiek. Ja miałam, kładąc się do łóżka, ja miałam takie plany na następny dzień i ja już to widziałam, jak ja to realizuję. Z tym, że z reguły kończyło się to tak, że budziłam się, zrobiłam może jakąś jedną rzecz, a potem przebimbałam, przesiedziałam na Facebooku, wiesz, włączyłam sobie Netflix, obejrzałam sobie jakiś serial, tu się zakręciłam i suma summarum nic nie zrobiłam. Dlatego taką pierwszą rzeczą, którą warto zrobić, to jest rozpisanie swojego grafiku dnia. Co chcemy zrobić i potem po prostu sprawdzać, dopisywać sobie te rzeczy. I to mi naprawdę bardzo pomogło i to do dnia dzisiejszego bardzo mi pomaga, bo wiem, że wiele kobiet ma problem z brakiem organizacji. A brak organizacji jest powiązany z brakiem właśnie przemyślenia, dnia, tygodnia. No oczywiście, to tak, to rzeczywiście jest bardzo ważne, plan działania jednak i być systematycznym przy tym, bo tak. Czasami coś się dzieje takiego, że kobiety mają już ten plan działania, ale nie są bardzo systematyczne i nie są wytrwałe do końca jednak. A ty jednak jesteś wytrwała, idziesz dalej, uczysz się dalej. Czy ktoś ci pomagał na przykład, popychał cię do tego twojego rozwoju, do tej twojej całej zmiany? Powiem Tobie, Anetko, że ja akurat to była moja taka wewnętrzna decyzja, nikt mnie nie motywował, nie popychał, ale o tyle jestem szczęściarą, że w domu nie miałam jakichś takich negatywnych opinii na ten temat. Wiesz, jednak tutaj mogę powiedzieć, że byłam tak poniekąd troszkę szczęściarą, że rodzina mnie wspierała w tym rozwoju osobistym, ale to było moje pragnienie. Ja po prostu czułam, że ja muszę coś zrobić w moim życiu. Zrozumiałam, że ten rozwój osobisty to nie jest nauka, co ja się nauczę, wiesz, wbiję sobie do głowy, tylko to jest zdobywanie doświadczeń. No tak, oczywiście. I to tak jak mówisz, że jednak nie potrzebujesz nikogo, tylko chęć zaparcia, chęć do zmiany. Tak, ale wiesz też dlaczego? Bo mam bardzo silne dlaczego. I mam wizję i cel. Ja po prostu moje marzenia są tak wielkie, że jak o nich myślę, to dostaję dreszcze. Ale pamiętajcie, kochane, kochani, wszyscy, którzy nas słuchacie, jeżeli wasze marzenia was nie przerażają, to są po prostu złe. Wasze marzenia muszą was przerażać. I ja takie
Marzenia mam. I co jeszcze jest właśnie, co mnie tak upycha ku temu rozwojowi osobistemu? Ja te marzenia już mam w głowie zrealizowane. Ja już je widzę. Ja widzę na przykład, jak stoję na scenie i ja po prostu dużo rzeczy widzę. Jak już mam swoje stworzone programy motywacyjne, programy pomagające innym osobom rozwijać się w przeróżnych biznesach. I jak o tym myślę, teraz mówię, to mnie to przeraża. Ale ja już to mam. W mojej głowie to już jest zrealizowane. I teraz po prostu ja idę tylko powoli, systematycznie, konsekwentnie do tego, aby osiągnąć ten cel. Bez trzeba sobie wyobrazić cel, wyobrazić marzenie, pomyśleć, że to już jest ziszczone i po prostu robić swoją robotę. Nie marudzić, na pewno nie myśleć o innych. Bo wiesz, dużo ludzi też ma takie coś w głowie, że mają marzenia, ale boją je się realizować ze względu na to, że obawiają się opinii, społeczeństwa, opinii rodziny. Wiesz, bo też są takie sytuacje, tak jak powiedziałam, ja akurat byłam szczęściarą, że tutaj miałam wsparcie rodzinne, ale też znam wiele kobiet, które tego wsparcia nie mają i w momencie, kiedy chcą zmienić coś w życiu, to pierwsze osoby, takie najważniejsze dla nich w życiu, te, które są najbliżej nich, z reguły podcinają im te skrzydła, mówiąc, że nie dasz rady, po co to robisz, a jesteś niemądra. I tutaj właśnie trzeba, kochane, nadal powracam do tego samego, rozpisać sobie, dlaczego chcesz to zrobić, dlaczego to jest dla ciebie takie ważne. I jeżeli nie masz wsparcia z osób bliskich, musisz znaleźć wspierające środowisko, tak jak na przykład nasza grupa, którą my tutaj prowadzimy, grupa wsparcia, gdzie kobiety rozwijają się pod kątem wielu różnych sfer, mają wiele różnych biznesów, ale jeżeli widzisz kobiety sukcesu, które dążą do niego, które się nie boją i które podają ci rękę i cię ciągną czasami za sobą, to naprawdę dodaje skrzydeł. Czyli tutaj te wspierające środowisko jest bardzo istotne. Jeżeli go nie masz, znajdź go, bo jest naprawdę bardzo dużo takich grup. Tylko że trzeba, jak to się mówi, bardzo to pięknie powiedziałaś, trzeba być otwartym już na to. Trzeba otworzyć się na zmianę, że jednak człowiek potrzebuje tej zmiany, że musimy coś jednak zrobić ze sobą, żeby być bardziej uszczęśliwiony i dążyć do tych marzeń. I nawet te marzenia, pamiętajmy jedno, że one tak szybko nie osiągniemy, tych marzeń tak szybko nie zbudujemy, także się nie zniechęcajcie, bo pamiętajcie jedno, że budowanie tych marzeń zajmuje jednak czasu, ale to jest praca ponad sobą, bo tak jak i zobacz, jak dużo ty pracy włożyłaś i jak dużo ty się zmieniłaś, no nie? Co możesz na przykład powiedzieć, jak dużo ty musiałaś pracować nad sobą, szkolić się, żeby siebie zmieniać, by na przykład, czy byłaś w momencie, kiedy zaczęłaś wprowadzać tę zmianę i szukać czegoś innego, innej drogi dla siebie, czy ty w tym momencie taka nie byłaś do końca spełniona, nie byłaś taka szczęśliwa? Ja nie myślę, że byłaś, tak jak mówię, pewnie człowiek nie miał tak bardzo ochoty do życia, takiej energii, ani czegokolwiek. I czy na przykład na dzień dzisiejszy żałujesz to, że podjęłaś taką decyzję?